Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Mike'em. Witam serdecznie, Kacper jest ja. Dobra, pierw muszę cię w grze zmutować, a ty możesz opowiadać, gdzie my jesteśmy i co my tu robimy. Graliśmy sobie i wydupczyło nas gdzieś na jaką wieś. Jesteśmy na jakiejś wsi. Nie mamy pieniędzy i no i musimy przetrwać. I wysadziłem nas na osadę. Tak. Jakąś małą osadę. A to jest mój pług elegancki. Trochę się obalił, ale sobie. Już nie. Tutaj stoi moje Ferrari U635. I tutaj mam siódkę. Dobra. Tu mam siódkę. Która dzisiaj chyba będzie... Może miała wolne. Bo 30 chyba będę jeździć, bo mam blisko na ten... Na dobra. Pola to. Dalej. Tu stoi prasa elegancko. Przykryta plandyko. No, pod dachem stoi, ale lepiej przykryte, żeby była. Bardzo dobrze. Co dalej? Oho. No. A, bo stręczę żeś nie wyłączył. Ej, ja tej bramy nie otworzę teraz. Już włączyłem. Przez przypadek złapałem bizona. No. No, bizon za co 50, taki o. A widziałeś tak, jaką mam tabliczkę z tyłu fajną? Czekaj. Wilson 12. No i klasa. No to są moje 4 krówki. 18 miesięcy mają. O, mogę taką. 2, 4. No tu widzę 8, ale dobra. No widać, 18 miesięcy, zrobię 3%. Zwierząt, ale dobra, ciul. Dobra, dalej. Dobra, to jest mój rozrzutnik, który był pełny, ale to się zaraz doda po odcinku. Mój elegancki kulterek, 2 metry. 2-1. Pamiętam. No. Tutaj się wniżek i Sara, taki sam jak sąsiad. No. Mój lejek, strumik, sorry. A ja też chyba mam pomarańczowy. Też taki sam kolor ma cygan. No. Moja zgrabiareczka elegancka, przeczesarka oryginalna. Zgrabiarka też jest oryginalna jak coś. Tak, wiem. Kosiarka taka o, mewa, elegancka. No i brony czwórki. Ej, to te brony miały te? Opony? Kurna. Tak, w konfiguracji. No i dwie przyczepy, dwie autosanki. Jedna większa, druga mniejsza i tyle. To wszystko. No i ruszamy na pole. Ty, tu masz krowy, co ty gadasz, czy nie masz krow tu? A to co to? Jak to twoje? No tak, ale one tu chodzą, ale tam się je karmi. A no tak, no to tutaj masz 4, faktycznie. Ty, a jakbyś tak naprawdę tutaj jakiegoś płota zwalił, byś tu samych trawę kosił. No ale to jest taka trawa, nie taka, nie dobra. To jest tak, ja was kiedyś później przygarnę, ze względu na to, że... Że tam jest już burdel i ubóstwo. No, w sumie mogę was prowadzić, ale nie mam maszyn jeszcze, nie przywieźli mi. No i dostałem jakieś gospodarstwo po jakimś szejku. I mam troszeczkę za duże gospodarstwo. Ale no, tak się nie wiem, idziesz pokazać coś? A ty za mną siedzisz. Dobra. Tak. Później się pokaże, jak będą maszyny stały. Masz rację, ja też idę do bizona. No ja teraz pić nie mogę piwka, więc dopiero jak dojdę na pole. Dobra, a no ta, to nie ma GPS-a. No ale taki dyskese ładny stoi tutaj po lewej kusi. O Jezu, ja kupiłem, dobra, trzeba muszę zmienić tego, kombajn. No. Ja nie mam tego od pokosu, nie? Ale rzepak jakoś nie. No ja też nie mam. Jak ty masz właśnie to? Takie niebieskawe, ładne, piękne. Co? Ja tego nie? Ja nie wiem. A, sieczkarnia. O, dokładnie. No ja mam, bo ja sobie zrobiłem taką configuration. No, ja ale ja nie mam daszka, a ty masz. To jest moje. Ja nie chcę właśnie, chciałem tego samego tego. Ja sieczkarnię można malować jak chcesz. Wyłącz kamienie na polu, wyłącz, mogę wapnie to, chwastę to, to... A, ty to już zrobiłeś. A, to elegancko. Tak, no od razu jak szedłem, to wyłączyłem wszystko. Dobra. Tylko zostawiłem orkę i wapno. Ale daję, ty! 400 kg już mam. A także tutaj GPS-ów nie ma. Bo no nie ma. Nie ma takich maszyn. Kiedyś będą. Kiedy będą. Pojechaliśmy w drugą stronę, nic nie zobaczymy. Ale się widziałem, jak tam nawracałeś. Cię za tym klekocze. Fajnie. Ja się brzozówka przypomina. Aha. Tylko że tam była żółta perełka. A tutaj wolałem sobie czerwony wziąć, bo jakieś tak czerwone rzeczy. Żółty też jest fajny, ale... Jeszcze będzie okazja się nim nagrać. Czerwony, o, widzę cię tam, wyłania się z góry. O, i powiem, czemu są odcinki głosowe, a nie na przykład takie jakieś inne? Pytanie? Bo tak... Why not? Jak to się mówi? Nie, jakby nie mamy takiej serii, bo są... Sąs będzie na live'y i tak teraz to tak o. Bo ja ta seria też miała być w kwietniu, ale wyszło jak wyszło, jest teraz. I dlatego są głosowe, bo tak. No. Ja nie mam daszka, to się zmieszczę pod gałęziami. Łeb schylę i przejadę. Ja. No, tu sąsiad nawraca tam na asfalcie. A jak? Też chyba czerwony, za? Tak. Ale to jest fajne, bo taki header to można jeszcze na pierwszej osobowej. No tak, ja tylko w tak zwanej kabiny jeżdżę, której nie ma. Co? Jeszcze raz? Jeżdżę z tak zwanej kabiny. Jo. No bo to jest malutki header, który się fajnie jeździ na środku. Ewentualnie zawsze można sobie selfowa przybliżyć i wtedy będzie jeszcze bardziej ten header widać. A to też na tej kamerze działa? Tak. A, to nie idzie. A niszczenie plonów włączyłeś, widziałem. Było włączone? Czy wyłączone? Włączone było. No tak, bo miało być. Dobra. Aha, ma być, dobra. Nie wiem, czy to na tej mapie działa. Gniatanie ścierniska, bo jest chyba wyłączone to. Bo jakiś kolega wyłączył. No, także dobra, jest już niszczenie, także elegancko. A jakie długości planujesz odcinków? Ty wiesz, nie wiem. No teraz się pytam, póki jeszcze nie mamy, można powiedzieć, roboty tak widzę. No. To nie wiem w sumie. Dobra. To zależy, myślę, że też od roboty trochę, nie? Bo teraz to tak naprawdę... nie wiem ile. Kurwa, musimy dodać ten czas w prawym górnym rogu, bo nie ma. No, wiesz. Dużo modów tutaj nie ma. No. No co, no to teraz... na szybko było klejone. Na dzisiaj... Mamy czas 40 minut jeszcze. Więc możemy 40 minut odcinek teraz jednąć. No i to starczy. No myślę, że starczy tyle, nie? No ja zaraz będę z tego pola się zwijał. Koło gospy będę kosił, więc 30 sobie będę łoził, bo po co mam się 60 wyciągać? No. 60 sobie zostawię do, nie wiem, na przykład do prasowania słon, bo mam jęczmień koło domu. A prasę mam zarąbistą. Ja się... W ogóle jest jakiś stóp na te małe kostki? Na małe nie, ale jest taki, jakby ci to powiedzieć. Po prostu wrzucasz, ale się tworzą tak jakby belki, ale możesz sobie wyciągać belki i kostki. Okej. Okay. Trochę dziwnie to będzie wyglądać, ale no mamy go na kruku. No to trzeba tutaj dodać. On tam 400 chyba ton mieści. No, bo też bym potrzeba to na trawę. A widzę, tam zawracasz. Ja tego nie będę stawiał, bo ja będę kostki sobie ładował w stodoły, bo mam dużo sodu. Na razie, a później jak będą krągłe bele, to na pewno w stóp już, nie? A, tak? To w sumie też to tak mogę robić. Bo na początku chcę się trochę pobawić tymi kostkami, bo szkoda takie fajne prasy nie wykorzystać. No. No ja teraz w sumie... Ja mam dużo terenu, więc ja też w sumie mogę sobie tak przypalić. Ale właśnie też trzeba chyba dodać jakąś taką... Wiesz, na pewno. Bo masz większe pole. Ja będę miał jeden zbiornik. Nawet nie. Będę miał 80 parę procent. No bo takiej typowo polskiej serii nie mamy, żeby sobie pojeździć bizonem, 30, 60 i kostki małe robić. No. Zobaczymy jak tu z rozwojem będzie. No, mapa jakaś wielka nie jest. No. Dlatego jest taka, można powiedzieć, że idealna pod te maszyny. Bo pola też nie są duże. A ja mam tylko jeszcze jedno pole do koszenia, okej. Okay. Mam tylko jeszcze jęczmień do koszenia przed domem. No i ja tam mam kukurydzę. No, ale ja tą kukurydzę to chyba będzie trzeba na kiszonkę zrobić. Ja tam słonecznik, także fajnie. A żeby zrobić kiszonkę to potrzeba sieczkarni. Stój. Prawie bym tego chłopa skosił, co tam jechał. No i dobra, wracamy na gospę. Szybka robota? No, bo ja mam tylko 3 małe pola do koszenia. Znaczy 3 małe pola tylko na start. Ja tam obok ciebie to... Kurna, buraki mam. Ziemniaki. Ziemniaki to są? Ziemniaki, bo ja tam byłem nieraz w tych ziemniakach już. A, no. Jak maszyny zwoziłem. Obok się mam owiec. Także luks. Chyba po rzepaku to lecę tam na owiec. W sumie nie ma nic innego. No i co, i później słonecznik, no i te buraki to trzeba coś, ziemniaki, sorry. Trzeba coś z nimi zrobić, bo na razie nie potrzebuję. No i tą łąkę, nie? Na tą trawę. No. To też ładna kukurydza, tylko... Kurde, nie wiem jaką skosić. Na pewno sieczkarnię trzeba będzie wynająć. O! Ty, przejechałem gospę. Tak, żebym się rozpędził. No. Zapatrzyłem się na ten. Na kukurydzę. A ja zapomniałem, że jaką kukurydzę mam skręt. Już widzę fajny odcinek, jak ktoś przyjeżdża sieczkarnią. A my we dwóch wozimy. Ale trzeba gdzie masz tam kukurydzę? Naprzeciwko gospy. No może ktoś tutaj wpadnie. Myślałem nad pewną osobą na literę K, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. Może być. Młody raczej ma, bo to z brzozówki ta. Są, więc... Dobra, składaj pan ten. Dobra, składamy ten sieczkarny i jedziemy kosić owiec tutaj. O, owiec? Jęczmień. No, trzeba się spytać i zobaczymy. Tak. Ale fajna ta tabliczka taka wielka, Wilczor 12 z tyłu pisze. Więc albo ja sobie jak nie znajdę jakiegoś innego bizona... Zawsze możesz go przemalować. No to właśnie chyba wezmę tego twojego i po prostu go przemaluję. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. Teraz musi zrobić nasz kolega, z którym już nie masz kontaktu. No. I opowiedzieć, na jakim kombajnie będziesz kończył tą serię. Idealnie. Nie no, co ty, lecie, bo... Gdzie ty chcesz go przycisnąć? Nie, to mam lepsze pytanie. W jakie maszyny idziesz? Nie, to się zada. Nie wiem, no skąd mam wiedzieć. Nie no. Może do tego czasu Kubotę się kupi? Dodatek, bo też fajne tam ciągniki są. Myślę, że ktoś zrobił paczkę modów z tego DLC. No wiesz, no. A jak z platyną było w 19. Na pewno są mody. No. No ale Passenger Mod nie działa, bo jest taki, tylko że wymaga Kubota DLC. Serio? Tak. A czekaj, czy tylko na te ciągniki Kubota, czy nie? Ale ogólnie Passenger nie działa, bo wymaga Kubota DLC, pisze. No tak, no ale ciekawe, że jak wymaga tego DLC, to tylko na te ciągniki, czy na wszystkie? Na wszystkie. No, no to spoko. Bo my z Krukiem też już to próbowaliśmy na Kruku grać. Tego Passengera. A. Ile miałeś tego pola, że tak? 2 coś. Aha. Na razie powiem. 3 tony. Bez 12 kg. Okej, okej. No to ja mam cały zbiornik i teraz 2400. No ale jesteś dużo większe pole miał. No. No jak? Człowieku to jest 2 razy takie pole, prawda? Nie no tak, tak. Znaczy to jest to, że pomiędzy 13 a 15 jest rów, ale już na pomiędzy 56 a 57 już nie ma tego rowu, nie? Jest tam kawałek rowu narysowany, z tego co widzę. No tak, ale już na 56 już nie ma. No bo tam się już kończy rów. No, ale niby woda tam jest. A co, nie ma tej wody? No nie. No widzisz, sucho było, to wyparowało. No także myślę, że będzie później trzeba go zakopać. Weźmy się markę, tutaj troszeczkę ziemi się wysypie. Elegancko. Ale już widzę, jak fajne pola może tu pokopywać. No, niektóre. Tak. Oczywiście mapą się podzielimy jakoś, żeby nie było. Że jeden będzie miał wielkie pole tu, drugi tam. Kiedyś się podzielimy. 80, 86, 88 pole. U góry w prawej, po prawej stronie te 3 pola duże. 25, 68, 69. No wiem, tam się coś wymyśli. To my dopiero serio zaczynamy, jak już myślisz o polach. Rogaczu. Dobra, już rzepak skosiłem, także tarale to nawet. To dobrze tego rzepaku dało w sumie. Tak jak na początek. O! Właśnie, tego nie powiedzieliśmy, na jakim trybie mamy grać. W sumie ciebie też nie pytałem. Bo było od razu łatwy ustawiony. A teraz jak jest? No, łatwy powinien być. A na jakim chcesz grać? No, nie wiem w sumie. No albo łatwe, albo normalne, bo trudno to nawet nie zaczynamy. No nie, no co ty. Chyba będziemy łatwy, żeby w miarę tak jakoś się tutaj rozwijać, mi się wydaje. Łatwy? Żeby wziąć tamtą inną mapę, wiesz jaką. Aha, tą. No może być łatwiej, nie ma problemu. No bo, wiesz, na oryginalnych mapach gram na łatwym, a zobacz ile już czasu minęło, a ile dopiero odcinków zrobiłem. A. Więc jak ta seria ma 4 lata trwać, to wolę na łatwym grać. Ty, no się śmieję, ale w maju Festgrum będzie miał 3 lata. O, to... Trochę przydługo, nie? No. Ale to też było tak, że wtedy było w jednym czasie była przerwa 2 miesiące, potem znowu jakiś odcinek tam wypadł i to tak jakoś wyszło. No ale może tak. No to było tak, że skończyłem odcinek i wtedy była ta przerwa 2 miesiące, co całe wakacje nie nagrywali. A, to wtedy. No, to ja. Jeszcze wcześniej też pewnie coś wypadło. Jakiś tam odcinek, nie wiem. Ale myślę, że ten Fred fronte był 2 razy w tygodniu przez ten chyba miesiąc, to trochę uratowało tę serię. No ale tam już bliżej niż dalej, także. No bliżej niż dalej, ale wiesz, trzeba iść i nagrać, nie? Ale nie ma kiedy. Znaczy, teoretycznie ja mam czas kiedy, ale nie chcę mi się samemu, bo jest za dużo roboty, żebym samemu tam ogarniał. No ja. Niby da się kursplayem to ogarnąć, ale... Ale kurczę, nie zrobi tego samego co człowiek. Też tak. A tak to teraz to 17. No to już nie chodzi o to. A, manualne zaczepianie musisz włączyć. Wyłączyć czy włączyć? Włączyć, bo ja to wyłączyłem na czas złożenia maszyn. A gdzie to jest? O, ja wiem. Gdzieś to widziałem w ustawieniach, więc... Może kłódka? Nie, to nie to jest inaczej. Pod escape'em gdzieś to widziałem. Chyba, że tego moda w ogóle nie mamy tu. Bo jak ja dodawałem mody, bo to ja miałem w modach to. Bo na Kruku przecież. No ale na Kruku był ten mod. No tu też jest, tylko ja sobie wyłączyłem go. Tą opcję podczepianą. Ale ty, no bo ty tam masz mody. Ale ja tutaj nie mam tego modu, ten manualny tego. No odczepianie, zaczepianie. No to trzeba dodać. Dobra, wracamy. Spoko pole. A bo ty tu jedziesz, pole obok. No, za górą, ja się nie widzę, bo jest za teraz. Na słonecznik muszę. Ale czekać. Powiem ci, że ta, no tak. 12 jest tutaj przez górę nawet. No. No ja mam roboty na kolejny odcinek, więc prawdopodobnie będziesz mi pomagał. Chyba, że będziesz coś urobił siebie. No a co jest robił? Kostki. No nie gadaj. Nie. Ale trzeba... No drzewo trzeba usunąć. Eleganty. Ogółem tak z ciekawości wiesz ile mam minut? 20. No... Troszkę więcej. Serio? 23. No kurwa. No szybko leci, szybko leci. No zapis. No zawsze nowa seria szybko leci. W sumie Fred fronte też jakby nie patrzeć szybko leci, bo tam jest strasznie dużo roboty. No tam jakaś robota to jest. Ja ogólnie tego obsadu tak jakoś dużo nie leci z tego rzepaku tak naprawdę. No obecnie leci, ale czas daje. Kruk powiedział, znaczy nie wiem czy słyszałeś tak? No. Ale na pewno nie słyszałeś, bo jeszcze nie było. I Kruk mówił, że jak będzie miał tego nowego kumpa, to no. Że Kruka nawet codziennie będzie nagrywać. Tak, tak powiedział, jakby coś. Powiedziałem tu na nagraniu, żeby było uwiecznione. O! Zobaczymy. On to mówił... A nie, bo ja Balerona nagrywałem wczoraj, ale on tego chyba mówił to jeszcze przed nagrywaniem. No to zobaczymy. A kiedy on będzie miał tego kompa? No coś gadał, że w maju niby. A tu do maja jeszcze czas. No wiesz, niby czas, ale to sobie 2 miesiące to ile? To masz tak naprawdę 8 odcinków z Kruka, nie? Bo raz tygodnie jest. Niby tak. No to 8 odcinków, no to masz... nie jest dużo w sumie. Jakby nie patrzę, dzisiaj już masz 8 marca. No. A szybko ten czas zapierdziela. No a dopiero co ja pamiętam jak nowy rok był. No. Ty, ja w sumie nie pamiętam. A dobra, już pamiętam. Ja pierdzielę, ty pamiętam jak miałem Sylwestra w garażu, a to już jest koniec. To już 3 miesiące minęło. Ja tu nie będę miał zbiornika w ogóle. No to tak jak ja z tego rzepaku. Ja, ale chyba 23 jest większe niż moja 14. O, nie wiem, a mamy ten mod na hektary? Pewnie nie. Ale patrzę cenowo. Ja mam 43 000 pole. 79 ile kosztuje? Jakieś 23, sorry. 23 kosztuje... O, 24 000. Jeszcze raz? 24. No, a moje 23 600. Twoje a 2... to takie samo powinno być. No, 24 200, a 23 600. O, 800. No i elegante idzie. Przejadę to do tych budynków. A mówiłeś o tym, jak seria powstała. W sensie skąd pomysł się urodził, tego nie było powiedziane, tylko mapa. Mówiliśmy, no, czy nie, bo już co nie pamiętam. No bo nie gramy w ogóle, nie graliśmy razem, to tak, dobra, teraz będziemy grać, co tam, no i tak jakoś. I tak jakoś mówisz? To miała być w kwietniu, nie? Na zajęca. Jo. A wyszło, że będzie którego? 14? 16 chyba. 16. No. Czwartek musi być, czyli 16. No to czyli 16, czyli za 8 dni. Zgadza się. Masz rację. Ja nie będę miał zbiornika całego, a już skończyłem. Ja już mam przyczepę o... Czego? Nie czuję. Co mnie ten nowy w łeb wlazł, bo ty zaczął gadać o tym owsie i... No sam mnie ten nowy tutaj w łeb wlazł. No ja będę miał tutaj 5 ton przyczepę i jakieś za 3 tony jeszcze zbiorę. O, to ja mam 2900. No ale to w sumie moje, jakby nie było, największe pole to 37. No, ale zobaczymy co będzie... Słonecznika, albo z tej kukurydzy, ale to jest na kiszonkę. No ale wiesz co się dowiedziałem? No. Że Sidos na kiszonki mi chciał. Bo miałem taki fajny zapon. Ale już go nie ma. No tak, musimy dać mody to. Żeby sobie bizona nie wysadzić, jak będę miniaturkę robił. Dostać. Jaki fajny tu zjazd jest. Spoko zjazd. Dobra, jeszcze set chowa trzeba sobie tutaj capnąć. Gdzie to jest? Kamera Foxa. A ta kukurydza na 21 to fajnie wygląda. Jak się tak jedzie? 12. Dobra, i teraz trzeba to wszystko cofnąć. Mamy tu seta 60. I tutaj musimy to wyłączyć. Jeszcze nie chudby wizyty, tylko player film. No, jeszcze trzeba wyłączyć. No, ja mam jeszcze ten przejazd i będziemy chyba sypywać i będziemy kończyć powoli, bo już mamy ile? 30 minut prawie. Więc na początek starcie. Jo. A na razie i tak nie mamy takiej w sumie zbytniej roboty, więc myślę, że 30 minut akurat. No, może być. Teraz to elegancko. Ja już właśnie sypię bizonem. No, na początku się fajnie będzie leciało te odcinki. No bo wszystko praktycznie na dzień go zrobisz. A. Na takim Hoyt-Bayeronie to ja już na odcinku muszę sobie pola wybierać, które mam robić, a które nie. Na przykład ostatnio kupiłem sobie za 1 000 000 pole. Coś? O. Nie, że tutaj ta skrzynia w tej 60 mojej tak do dupy. Ale chociaż fajnie brzmi. Nie. Szczególnie jak zmiana przyczepalna. Takie realistyczne. No jednak mam 7 ton i coś. Co? 7 ton ponad mam tego jęczmienia. W ogóle jak jadę tą 60 to mnie zagłusza mnie. Czy ciebie? No to tak, ja mam rzepaku 6200, a owca mam 3 ton. Okej. Okay. A Kruk gra jeszcze tego? W GTA? Nie. A są na kanale jeszcze, czy już poszli? Nie ma, nie ma. Okej. Okay. Tyle chciałem wiedzieć. Moja meczka tu leży. No, ja muszę teraz tak. Sierpień. Albo wiesz co, ja chyba tą słomę zostawię sobie. I może w kolejnym odcinku, jak starszy czasu, to jeszcze przyjadę prasować, ale to nie wiem. Bo trzeba było też sobie w sumie już powoli siano ruszyć. O, no, ja tam muszę trawę ogarnąć. No ja też muszę skoczyć i przewrócić. No nie, ja potrzebuję trawę tylko. No i myślę, że chyba na jedynce zasieję tam pszenicę dla kur. Tak myślę. Dobra, ja widzę na twoje dokonanie jednego roku już. No. Dobra, czekaj, muszę wejść na chwilę do ciebie. Dobra, widzą kryty. Nie no jego, bo jeszcze. Ta, bo miałem. Tam siano? Tam ty kupiłeś jakąś belkę, tak? Nie, bo testowałem sobie prasę, wiesz. Aha. I po prostu z prasy miałem tam jedną kostkę 500 litrów. Dobra. Więc stwierdziłem, że już nie będę usuwał z mapy, tylko już sobie kupię sobie. No dobra, nie no, luź. Możliwe będzie tak, że chyba nawet i ta cała słoma, co będzie sprasowana, to do koryta nie wejdzie. Na szczytanie. Co jeszcze raz? Już? Ty, ale się zastanawiam, gdzie tutaj się opornik będzie pojawiał. Tego nie wiem. Skoro nie ma tej płyty, czy ja muszę tą płytę dostawić sobie, czy? Ja to się zastanawiam. No tak, tu mam... Nie wiem. Aha. Czyli ja sobie muszę kupić. Ile? Z 10 kupię sobie kur. Dobra, nie będę patrzył, jak to się wysypuje, bo tak trochę na ziemi się wysypać. A owce? Szybko się tego? Czy szybko się mnożą? No. Nie wiem sobie. Jeszcze pod escape'em zobaczę, czy mam tutaj takie coś jak oboje. Kupię, nie wiem, 5. Tak nie pożyczcie? No. Obornik, gdzie jest obornik? Gdzieś na dole był obornik. Nie odkuje się nigdzie. Dobra, i tak, pszenicę. O, pod mapę się znowu zrespiłem, bo patrzyłem pod escape'em coś. Poczekaj, zrobimy tak. Teraz pytanie, gdzie ja tą pryzmę muszę postawić? Czy ja muszę tą pryzmę na obornik postawić? Ewentualnie nie lubię będę jechał, a ten będę miał tylko do... A ten rozrzutnik będę miał tylko do tego. Do lata. A, tu jest do mleka, dobra. Dobra, to zrobię to po odcinku, po prostu. No dobra, to możesz się w sumie już pożegnać. Bo kończymy. Tak, tak no bo mam 35 minut, no to 36, no. To tak jak standardowy odcinek. No co, teraz od tego trzymaj to się coś, nie? Jo. Jo. Także na razie, papa.